Bombowtryskiwacze to rozwiązanie wprowadzone po raz pierwszy w 1998 roku przez Volkswagen Auto Group. Jest to bardzo pomysłowe rozwiązanie, łączące w sobie zarówno pompę, część rozpylającą i elektromagnetycznie, a w nowszych modelach piezoelektrycznie sterowany zawór. Praca wałka rozrządu i naciskające dźwigienki rolkowe krzywki wałka sprawiają, że część sprężająca pracuje, co wywołuje ruch tłoczka pompy i zwiększa ciśnienie w bombowtryskiwaczu. Kiedy zostanie osiągnięte odpowiednie ciśnienie, pokonana zostaje siła sprężyny. Elektrozawór się otwiera, podnosi się iglica i wykonywany jest wtrysk paliwa ze zmagazynowanego w studzience oleju napędowego pod wysokim ciśnieniem. Jeżeli zainteresował Cię ten krótki materiał, zapraszamy do pełnego artykułu na naszej stronie internetowej. Link do niego znajdziesz w opisie filmu. Gdyby przytrafiły Ci się problemy z Twoimi pompowtryskiwaczami, zapraszamy do Bosch Diesel Service Pawlik w Stalowej Woli, najnowocześniejszej pracowni regeneracji w kraju.